Bardzo dziękuję pocztowi. Można wstąpić. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to zapraszam. Państwa, jestem córką Leona Tombacha, który tam ma swój kamyk. I chciałam Państwu powiedzieć, że 2 lata temu przedstawiłam pożegnanie z ojcem. Czy to działa? A dzisiaj tylko króciutko o mojej mamie. Niebieskie oczy mojej mamy, jak chabry, przedziwną miały moc. Moja matka śpiewała przepięknie nad łóżeczkiem, gdy zapadała noc. Czekała na ojca tyle lat, w nadziei, że wróci do nas. W nadziei bez niego czuła się jak chwast, nikomu niepotrzebna. Jego imię wciąż miała na ustach, we własnej się biła niemocy, a obok zawsze to miejsce puste. Dziękuję Państwu. Pierwszego i 17 września w porozumieniu Niemcy hitlerowskie i Rosja sowiecka dokonały kolejnego rozbioru Polski, rozpoczynając II wojnę światową, najtragiczniejszą z wojen. Mimo walki żołnierzy i cywilów nie udało się odeprzeć naporu wojsk agresorów. Przez kolejne 6 lat na wszystkich kontynentach świata toczyła się walka. Panie przewodniczący, panie i panowie radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, państwo prezesi organizacji seniorskich, pani prezes Związku Sybiraków, panie prezesy Związku Dzieci Wojny, państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, państwo prezesi, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, panie i panowie kombatanci, sybiracy, członkowie Związku Dzieci Wojny, droga rodzino aspiranta Leona Tombacha, grono pedagogiczne, dziewczęta i chłopcy, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Barlinku. Wspomnienie września 1939 roku, jak przed chwileczką mogliśmy sobie przypomnieć kolejny raz w prezentacji waszych koleżanek i kolegów, przywołuje w naszej pamięci wydarzenia i postaci. Jeszcze do dzisiaj w naszych rodzinach rany z lat 1939-45 są niezabliźnione. Od ponad 70 lat
spotykamy się ze świadkami II wojny światowej, korzystając z ich doświadczenia, ale przede wszystkim z ich umiłowania ojczyzny. Każdego dnia dla nas, urodzonych w czasie pokoju, jest to lekcja patriotyzmu. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Barlinek chciałbym wszystkim Państwu, kombatantom, sybirakom, dzieciom wojny podziękować za to, że Państwo jesteście i przekazujecie nam tę prawdę historyczną. Dziękuję dyrekcji wszystkich barlineckich szkół. W sposób szczególny dziękuję dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, a wcześniej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku za to, że przekazujecie historię II wojny światowej swoim wychowankom. Dziękuję Wam, drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, za to, że zawsze z szacunkiem i godnością odnosicie się do ludzi starszych, w tym pamiętających czas II wojny światowej. Dziękuję za to, że dbacie o miejsce pamięci aspiranta Leona Tombaka, którego tablica znajduje się w tym miejscu, która symbolicznie wspomina wszystkich pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, na wszystkich frontach II wojny światowej. Przed chwileczką byliśmy świadkami wręczenia medalu za zasługi dla Barlinka Związkowi Dzieci Wojny. Również i Państwu chciałbym podziękować za to, że prezentujecie Państwo postawę patriotyczną, dając wzór nam i wszystkim innym pokoleniom w Barlinku, Barlinianom, a w Polsce Polakom. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu prezesowi oddziału Barlineckiego Związku Dzieci Wojny, panu Krzysztofowi Wolskiemu, który z oddaniem, nie tylko zabiegając o te wartości największe, patriotyczne, ale również pomaga w codziennych troskach wszystkim kombatantom i rodzinom kombatantów. Wszystkim Państwu dziękuję za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, życząc dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu własnym i Związku Dzieci Wojny Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Barlinku pragnę podziękować kapitule za przyznanie medalu za zasługi dla Barlinka. Przyznanie tego wyróżnienia medalu jest dla nas naprawdę szczególnym wyróżnieniem. Ten medal mówi, że nasza organizacja jest dla mieszkańców tego miasta. Pomagamy naszym członkom materialnie, rzeczowo. Chcemy przejąć pamięć historyczną po kombatantach Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ nasi kombatanci umierają. Na terenie Barlinka żyje, przepraszam, gminy Barlinek żyje 4 kombatantów. Do naszego koła przyłączono kombatantów z Lipian. Żyje 2 kombatantów w Lipianach i kombatanci z Pełczyc.
Czterech. Gmina Pełczyce ma czterech kombatantów. Szanowni Państwo, dzisiaj jest tylko jeden kombatant z nami. Pan Stanisław Rożek z Jarosławska. Szanowni Państwo, nasi kombatanci odchodzą. Dlatego my, polskie dzieci wojny, nasz związek, nasza ogólnopolska organizacja chce dalej utrzymać pamięć historyczną. Nie pozwólmy, nie może i nie może być takiego czegoś, że umiera ostatni kombatant, umiera pamięć historyczna. To by było dobre dla sprawców tej tragedii, którą wywołali II wojnę światową. Nie pozwolimy, nie pozwolimy zapomnieć o polskich dzieciach, których zginęło 2 miliony. O dzieciach, które zostały